Fale porwały 6 osób i jedna nadal jest poszukiwana. 15 na żywo dziś zaczynamy od akcji ratunkowej w Jantarze. Agata Wolna, witam i zapraszam. Pełna mobilizacja i ogromna wiara, że finał poszukiwań będzie pozytywny. Na plaży są ratownicy, straż pożarna i policja. Wszyscy robią wszystko, by zlokalizować zaginioną osobę, ale warunki tego nie ułatwiają. Adam Krajewski. A teraz przyziemne pytania o ceny z kosmosu. Kiedy inflacja się nie zatrzymuje, kiedy koszty życia rosną w takim tempie, najbardziej palącym pytaniem staje się to najbardziej podstawowe. Jak w takich warunkach przetrwać? Czyli między innymi kredyt, między innymi ten walutowy. Artur Molenda ze mną, bo waluty poszybowały. Waluty poszybowały, to jest absolutnie coś niebywałego, co dzieje się teraz na rynkach walut. Dosłownie kilka chwil temu sprawdzałem, jak jest aktualny, oczywiście uśredniony kurs dolara, 4,80 zł. No a te informacje, które od dni kilku przekazujemy, jeżeli chodzi o waluty, mówią zupełnie co innego. Oczywiście tutaj ta polityka informacyjna Narodowego Banku Polskiego ma bardzo duży wpływ na to. Ten chaos. W zeszłym tygodniu Adam Glapiński mówił, że ten szczyt inflacji jest spodziewany w wakacje, po czym w tym tygodniu został opublikowany ten raport Narodowego Banku Polskiego. Ta projekcja wtorkowa, która zakłada szczyt inflacji w pierwszym kwartale 2023 roku. Więc chaos na rynkach to wszystko powoduje. Ta niespójna także polityka informacyjna Narodowego Banku Polskiego, prezesa Glapińskiego, który przecież wiemy, w jaki sposób urządza swoje konferencje prasowe, ma wpływ na tę jakże niepewną sytuację także gospodarczą w Polsce. A w tej sytuacji coraz bardziej atrakcyjnym hasłem stają się wakacje kredytowe. De facto jutro oficjalnie prezydent podpisze tę ustawę dającą tą między innymi możliwość. Powiedz proszę, na ile to? Warto wziąć pod uwagę, na ile to się może opłacić. I to też jest ciekawe zagranie ze strony polskiego rządu, bo wakacje kredytowe mają spowodować taki oddech finansowy dla każdej osoby, która ma kredyt w złotówkach. Warunków jest kilka oczywiście, między innymi to, że ten kredyt musi być zaciągnięty przed 1 lipca 2022 roku na własne cele mieszkaniowe. I zobacz, co się dzieje w tej sytuacji. Rada Polityki Pieniężnej, żeby walczyć z inflacją, podnosi stopę referencyjną, czyli wpływa realnie na kredytowe. 14 dni minie, zanim dopiero banki będą mogły uruchomić ten mechanizm do tego, żebyśmy z tych wakacji skorzystali, ale jak spytałem dzisiaj w kilku bankach, to będzie niezwykle prosty mechanizm. Przez strony internetowe będzie można kliknąć właśnie wniosek o wakacje kredytowe. Jeżeli będziemy w tym pełnym wymiarze w tym roku chcieli skorzystać z wakacji, to ratę kredytu dopiero zapłacimy w grudniu. Brzmi to atrakcyjnie, no ale do walki z inflacją ma się to nijak. I znów wszystko trzeba sobie przeliczyć. Artur Molenda, bardzo ci dziękuję. Oszczędności można szukać, jeść trzeba. Ej, tu każdy posiłek zaczyna mieć wartość nie tylko odżywczą. O ile w górę poszły ceny żywności, to dokładnie sprawdza i podsumuje teraz Bartosz Bartkowiak. Bartek, jak to wygląda w stosunku do ubiegłego roku? Cóż, dzisiaj przygotowałem obiad. Makaron, kurczak, papryka. Bardzo dziękuję. Z deseru akurat można zrezygnować i to nawet z korzyścią dla naszego zdrowia, ale bez kawy możemy być bez szans. To co prawda ocena z mojego punktu widzenia, ale jestem pewna, że nie jestem tu jedyna i że kofeina ma dla nas istotną wartość. Konrad Borusiewicz to mam nadzieję potwierdzi. Co więcej, Konrad, kawa jest też bardzo w cenie. Ja z deseru nie będę rezygnował, ale zacznijmy od kawy, bo kawa to podstawa, wiadomo. Nowego roku czy jeszcze w te wakacje, kiedy inflacja sięgnie zenitu? Prognozy są dwie. Jedną formułuje NBP, a drugą szef tego banku. Radomir Witt spróbuje wyjaśnić te rozbieżności pod warunkiem, że da się je wyjaśnić. Radomir, skąd ten rozdźwięk? Narodowy Bank Polski utrzymuje, że to korekta związana z tym, że rządzący zapowiadają... Za to podsumowanie. Dziękuję. Komisja Europejska przedstawiła doroczne oceny stanu praworządności w 27 krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce. Wiceszefowa komisji ostrzegała jeszcze w czerwcu, że nowa ustawa dotycząca likwidacji Izby Dyscyplinarnej nie wystarczy do odblokowania pieniędzy z Funduszu Odbudowy. Dziś Maciej Sokołowski dopytywał o to w szczegółach. Maciej, co usłyszałeś w odpowiedzi?
A my monitorujemy cały czas, jak wygląda, jak przebiega akcja ratunkowa w Jantarze. Przenosimy się teraz tam raz jeszcze. Adam Krajewski jest na miejscu. Adamie, czy coś się od naszego ostatniego spotkania zmieniło? Nie. Ale się nie cieszył. Robert Lewandowski po wielu spekulacjach i po kilku zwrotach akcji pojawił się w końcu na stadionie Bayernu Monachium, co jeszcze wcale nie oznacza, że jego niedoszły transfer nie jest możliwy. Mam wrażenie, że ta saga trwa na tyle. 569 zachorowań w ciągu ostatniego tygodnia i 245 nowych hospitalizacji. To dzisiejsze covidowe dane z Ministerstwa Zdrowia. Co nam mówią te liczby, jak te dane interpretują lekarze? O tym teraz Małgorzata Mielcarek. Małgosiu? Na żywo dziś dobiega końca. W imieniu całego zespołu pięknie dziękuję za obecność i uwagę. Już za moment fakty. Po południu czeka już na Państwa Jolanta Pińkowska. Dobrego dnia. Do zobaczenia.